okazji 101. rocznicy wyzwolenia Wolsztyna w Powstaniu Wielkopolskim flagę państwową podnieść. Jeszcze Polska nie zginęła. Baczność. Drużynowi drużynami meldować. Spocznij. Czuwaj, przewodnik Karoliny Mikołajczak, melduje szczep harcerski 4, Słońce, gotowy do uroczystego apelu poległych. Czuwaj, melduje szczep harcerski w drużyn pożarniczych, gotowy do uroczystego rozpoczęcia apelu poległych. Czuwaj, przewodnik Mikołaj Stachowiak melduje pierwszą drużynę harcerską Matasz i Kaszczarze na uroczystym apelu poległych. Czuwaj. Melduje 13. drużynę harcerską z Komander, gotową do rozpoczęcia uroczystego apelu poległych. Baczność! Na wprost do raportu patrz. Czuwaj, główną komendantką. Melduję uchwyt ZKP Wolszty, gotowy do uroczystego rozpoczęcia apelu poległych. Spocznij. Baczność. Druhny i druhowie, czuwaj. Czuwaj. Spocznij. Baczność. Apel poległy. Harcerze, mieszkańcy ziemi wolsztyńskiej, Wielkopolanie, stajemy dziś na wolsztyńskim rynku do apelu pamięci, aby oddać hołd ojcom naszej wolności. 101. rocznicę wyzwolenia naszej małej ojczyzny z rąk zaborcy stoimy w zadumie, aby pamięć o naszej historii przetrwała na wieki. Was wołam, założyciele państwa polskiego, królowie i książęta wielkopolscy, którzy jednocząc plemiona słowiańskie, daliście początek naszej ojczyźnie. Wołam Mieszka I, Bolesława Chrobrego, którzy na wielkopolskiej ziemi osadzili pierwszą stolicę Polski. Stańcie do apelu! Was wołam, założyciele miasta, szlachetni cystersi, którzy wieki temu zaczęliście rozwijać naszą małą ojczyznę. Dziś możemy być dumni z naszych przodków, dziękując im za trud i pracę, dzięki której stoimy na wolsztyńskiej ziemi. Stańcie do apelu! Was wzywam, bohaterskie dzieci wrześni, dzieci z wioski oraz innych szkół, miast i wsi. Ciebie wzywam, Michale Drzymała. To wy swoim uporem pokazaliście zaborcy niezależność
i niepodległość waszej wielkopolskiej ojczyzny. Stańcie do pył! Cześć i pamięć! Do was wołam, dowódcy powstania wielkopolskiego. Wzywam generała Stanisława Taczaka, generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Dowodziliście powstańcami tak, aby czuli, że walczą o najwyższe wartości, takie jak Bóg, honor, ojczyzna. Stańcie do pył! Cześć i pamięć! Was wzywam, wyzwoliciele ziemi wolsztyńskiej, pułkowniku Zentkeler, poruczniku Siuda. Przybyliście do nas, aby nasza mała ojczyzna wróciła do granic piastowskich. Stańcie do pył! Cześć i pamięć! Do was wołam, powstańcy ziemi wolsztyńskiej, żołnierze kompanii Wielichowskiej, żołnierze z Wilkowa Polskiego, Gościeszyna, Adamowa i innych miejscowości. Stańcie do pylu! Cześć i pamięć! Ciebie wzywam, dzielny żołnierzu, który jako jedyny oddałeś życie na ulicach naszego miasta, aby Wolsztyn był wolny. Wzywam Antoniego Przybylskiego, aby stanął do apelu tak, jak stanął do walki w roku 1918. Stańcie do pylu! Cześć i pamięć! Was wzywam, organizatorzy drużyn powstańczych, hrabino Kurnatowska, księże Alfonsie Graszyński, Ferdynancie Fibich i innych, którzy swoim działaniem przyczyniliście się do tego, że powstanie wielkopolskie nie zgasło, tylko rozpalało serca wszystkich mieszkańców naszej ziemi. Stańcie do pył! Cześć i pamięć! Do was wołam, patrioci naszej małej ojczyzny. Wołam Stanisław.